Tczewie przy ulicy Kołłątaja otwarte zostało Centrum Usług Wspólnych. Nowa jednostka samorządowa zajmie się zarządzaniem finansami wszystkich placówek oświatowych podległych ratuszowi. Głównym powodem powstania Centrum Usług Wspólnych jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem prowadzącym, poprzez przejęcie obsługi rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej i kadrowo-płacowej. Z 7 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola pracownicy działów księgowo-administracyjnych do 20 stycznia zostaną przeniesieni do utworzonego Centrum Usług Wspólnych, które ma być swego rodzaju centrum logistycznym odpowiadającym na potrzeby rynku. Jest to odpowiedź na potrzeby, jakie w tej chwili się pojawiły przed służbami finansowo-księgowymi w naszych jednostkach oświatowych i naszym przedszkolu. Potrzeby spowodowane z jednej strony racjonalnym podziałem zadań pomiędzy księgowe, a po drugie faktem wprowadzenia od 1 stycznia podatku VAT. Zamówienia publiczne to kolejny powód potwierdzający celowość utworzenia CUW, podkreśla prezydent Mirosław Pobłocki. Oprócz funkcji finansowo-księgowej również zamówienia publiczne zostaną scentralizowane. Mamy nadzieję, że pozwoli to na osiągnięcie lepszych cen w przetargu, a tym samym na zaoszczędzenie pieniędzy w oświacie. Kto był inicjatorem powstania tego centrum? Tak właściwie to można powiedzieć biznes, bo to oni pierwsi wymyślili tego typu jednostki. Potem pojawiła się ustawa sejmowa, która regulowała powstawanie centrów usług wspólnych. Potem wielu samorządów wpadło na taki pomysł, aby wdrożyć. Myśmy popatrzyli po prostu na doświadczenia innych miast, wiedzieliśmy, że to jest dobre rozwiązanie, a motorem, tak jak powiedziałem, było wprowadzenie od 1 stycznia podatku VAT. Stwierdziliśmy, że nie ma co zwlekać, trzeba u nas też to wdrożyć. No i od 1 stycznia mamy Centrum Usług Wspólnych. Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych jest Tomasz Bronk, który w pierwszej kolejności zajmie się ujednoliconym podatkiem VAT wprowadzonym do szkół. Specjalnie do tego podatku jest dedykowane 2 pracowników i będą się te 2 pracowniczki zajmować tylko ujednoliconym podatkiem VAT, który właśnie wchodzi w życie od 1 stycznia tego roku. Pracownicy działów księgowo-administracyjnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkola będą się sukcesywnie przeprowadzać do nowego centrum przy ulicy Kołłątaja. Zakres ich obowiązków niewiele się zmieni. Zostanie jedynie zmodyfikowany do potrzeb obsługiwanych placówek, podkreśla dyrektor Tomasz Bronk. Na tą chwilę pracuje 3 pracowników, ale harmonogram przeprowadzek jest ustalony i do końca miesiąca będzie tu pracowało 18 osób. Budynek, w którym mieści się CUW, został odpowiednio zaadaptowany. Centrum Usług Wspólnych jest wyposażone kompletnie jako pomieszczenia biurowe. Zaadoptowanych jest 9 pokoi dla 18 pracowników plus toalety. Prezydent Tczewa oraz dyrektor nowej jednostki samorządowej klasycznie zainaugurowali działalność Centrum Usług Wspólnych przecięciem wstęgi.